Dzień dobry Państwu. Nazywam się Aaron Wajda i jestem w NRB odpowiedzialny za obsługę klienta. W dzisiejszym filmie chciałbym opowiedzieć Państwu na temat tego, jak dobieramy magazyn energii i finalnie odpowiedzieć na fundamentalne pytanie, ile to kosztuje. Żeby to zrobić, przejdźmy przez kolejne etapy. Po pierwsze, z czym się wiąże zakup magazynu energii opartego o podzespoły Victron. Daje nam to szereg możliwości, funkcjonalności, takich jak zwiększenie autokonsumpcji, czyli po prostu zmniejszenie ilości kilowatogodzin oddawanych do sieci, wyprodukowanych przez naszą instalację fotowoltaiczną. Wiąże się to oczywiście z korzyścią finansową. Zasilanie bezprzerwowe, możliwość pracy z instalacją fotowoltaiczną, power assist, podgląd na żywo, możliwości zmiany parametrów pracy. Magazynu energii, zdalne aktualizacje systemu, konfiguracja powiadomień mailowych, integracja po modbus TCP lub web API, podłączenie turbiny wiatrowej, podłączenie agregatu prądotwórczego, integracja z ładowarką samochodową, podłączenie magazynu ciepła, wydzielenie obwodów niegwarantowanych i inne zaawansowane algorytmy ładowania i rozładowywania. Nie chciałbym tutaj dużo czasu poświęcać na te zagadnienia, ponieważ Marcin. W filmie, który będzie pewnie gdzieś koło mojej głowy, e, oraz link do niego wrzucimy w opisie, mm, opowiadał bardzo skrupulatnie o każdej funkcjonalności po kolei i rozbije je na części pierwsze. Tutaj chciałbym tylko wspomnieć o tym, że jest to rozwiązanie bardzo elastyczne i dobierane do potrzeb klienta. Czyli klient, który nie planuje mieć agregatu prądotwórczego, potrzebuje innego rozwiązania niż klient, który już na przykład taki ma. Budowa systemu magazynowania energii. Podstawową funkcjonalnością każdego magazynu energii jest akumulowanie energii elektrycznej przeważnie z instalacji fotowoltaicznej bądź w trakcie trwania tańszej taryfy i zużywania jej na potrzeby domu czy też przedsiębiorstwa. Tu należy wspomnieć o tym, że magazyny energii proponowane przez NRP nie wymagają falowników fotowoltaicznych hybrydowych. Co więcej, magazyn energii oparty na podzespołach Victron jest w stanie współpracować z dowolnym falownikiem fotowoltaicznym. To jest dosyć istotne, bo pojawia się taka pogłoska w branży, że, że nie ma takiej możliwości, że koniecznym jest stracenie gwarancji naszego instalatora instalacji fotowoltaicznej, żeby mieć magazyn energii. Jest to po prostu nieprawdą. To jest kwestia odpowiedniego doboru podzespołów. Chciałem wspomnieć o tym, że do magazynu energii Victron jesteśmy w stanie podłączyć kilka źródeł wytwórczych. Nie musi to koniecznie być agregat prądotwórczy, turbina wiatrowa i jedna instalacja fotowoltaiczna. Równie dobrze może to być kilka instalacji fotowoltaicznych. Na tym schemacie widzą Państwo, w jaki sposób podłączamy instalację fotowoltaiczną z tradycyjnym falownikiem fotowoltaicznym, takim jak jest skonfigurowany przeważnie w 99% domostw. Natomiast drugą możliwością jest podłączenie tego po stronie DC, po stronie prądu stałego. Nagraliśmy osobny film z realizacji, w której, na której skonfigurowaliśmy magazyn energii, który współpracuje z trzema instalacjami fotowoltaicznymi jednocześnie. Link znajduje się tutaj, ale także w opisie filmu. Chciałbym jeszcze zwrócić Państwa uwagę na fakt, iż można podłączyć instalację fotowoltaiczną za pośrednictwem inwertera fotowoltaicznego po stronie AC, bezpośrednio, że tak powiem, do instalacji domu, bądź bezpośrednio. Do magazynu energii za pośrednictwem ładowarki solarnej. Obydwa zastosowania są jak najbardziej poprawne i mają swoje wady i zalety, ale o tym Bartek opowiada w kolejnym filmie. No i fundamentalne pytanie, tak naprawdę, ile to kosztuje? No i odpowiedź jest chyba równie często, co to pytanie, bo to zależy. Cena tak naprawdę jest zależna od kilku czynników. Pierwsza to jest ilość faz, które chcemy zasilić, pojemność magazynu i jego moc. No oczywiście dodatkowe funkcjonalności takie jak zdolność do współpracy z agregatem prądotwórczym, czy większy ekran dotykowy zwiększają koszt. Natomiast są to koszty, które wyliczamy już indywidualnie, a takie podstawowe konfiguracje są w stanie państwo sami sprawdzić na u nas na sklepie www sklep.enerp.pl, ale krok po kroku chciałbym Państwu opowiedzieć po kolei, jak to zrobić i myślę, że uzbrojeni w wiedzę, za 5 minut będziecie w stanie zweryfikować koszt wariantu dla siebie. Więc zacznijmy od magazynu energii jednofazowego oraz trójfazowego. Trójfazowy magazyn energii jest to w pełni funkcjonalny magazyn energii. Dlatego chciałbym porównywać do niego jednofazowy, a nie odwrotnie. Wobec czego magazyn trójfazowy ma wszystkie te funkcjonalności, o których wspomniałem na początku i o których opowiadał Marcin w filmie. Więc zasilimy cały dom bez przebudowy rozdzielnicy głównej. Co to oznacza? To będzie łatwe, przyjemne współpraca ze wszystkimi odbiornikami trójfazowymi. No i tutaj muszą się Państwo zastanowić każdy indywidualnie, czy takie posiadamy. Czy posiadamy jakąś trójfazową grzałkę rezystancyjną, czy płyta indukcyjna jest trójfazowa itd., itd., itd. Trybie wyspowym, czyli w sytuacji, w której zabraknie zasilania z sieci, jesteśmy w stanie z tym magazynem podtrzymać trójfazową instalację fotowoltaiczną, czyli no niemalże wszystkie, które są w ogóle w Polsce zrobione, ponieważ instalacja jednofazowa fotowoltaiczna jest do 3,5 kW. Więc tak, jeżeli chodzi o ilość miejsca. To nie zajmuje go jakoś dużo, przynajmniej w porównaniu też do magazynu jednofazowego, ponieważ podstawa jakoby tej szafy w której jest instalowany magazyn jest taka sama. To jest kwestia tylko różnicy wysokości, to jest około pół metra różnicy. Więc jednofazowy magazyn energii jest tańszy. To jest ważny czynnik w trakcie inwestycji koszt. Tańszy jest ze względu na to, że potrzebujemy tylko jeden inwerter, który obsługuje tylko jedną fazę. Zajmuje troszeczkę mniej miejsca, jak wspomniałem, możliwość przepięcia w większości odbiorników na jeden obwód. Wiąże się to z przebudową rozdzielnicy głównej, czyli wyciągamy wszystkie kurtki z szafy. I co należy zrobić? Należy zweryfikować po kolei, co chcemy zasilić i na której to się znajduje fazie, Musimy zdiagnozować, na jakiej fazie jest lodówka, musimy zdiagnozować, na jakiej fazie jest nasz piec gazowy, no bo w końcu zasilenie i skrownika jest dosyć istotne. Musimy sprawdzić, na której fazie są gniazdka, w których chcemy korzystać, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I na przykład musimy, możemy też zweryfikować, gdzie jest podpięta sauna, żeby jej nie zasilać. Więc jak już wszystko to wiemy, to decydujemy się w takim momencie na przełączenie tych odbiorników na jedną fazę czyli przebudowę rozdzielnicy głównej. Magazyn jednofazowy zawsze można rozbudować do magazynu trójfazowego. Różnica między nimi tak naprawdę jest taka, że magazyn jednofazowy, jak wcześniej wspomniałem, ma jeden inwerter, a magazyn trójfazowy trzy inwertery. Wadą tego rozwiązania jest brak możliwości współpracy z trójfazową instalacją fotowoltaiczną. To znaczy, że każda instalacja powyżej mocy 3,5 kW PIK nie będzie zasilana w wypadku odłączenia energii elektrycznej z sieci. Przez magazyn energii. Co to oznacza? Że w momencie, kiedy zabraknie nam prądu z sieci z powodu awarii czy planowego wyłączenia, to magazyn energii zasili nam dom na jednej fazie, natomiast nie będzie się doładowywał z instalacji fotowoltaicznej w przeciwieństwie do magazynu trójfazowego. Wyjątkiem jest oczywiście instalacja fotowoltaiczna jednofazowa. Wtedy taki schemat jest jak najbardziej możliwy. Potrzebna duża moc inwertera, aby zasilić cały dom w przypadku zaniku sieci. No i to jest prawda. Należy dobrać ten inwerter indywidualnie, policzyć, policzyć dokładnie zapotrzebowanie na moc tych wszystkich odbiorników, które chcemy zasilić awaryjnie, czyli naszej lodówki i iskrownika wspomnianego wcześniej i odpowiednio dobrać tę moc. Jeżeli chcą Państwo już w tej chwili wycenić swój magazyn jednofazowy, no to warto po prostu z karteczką się przejść i spisać krytyczne elementy Naszego domu, które muszą mieć zasilanie, żeby utrzymać komfort życia. Jeżeli chodzi o wygląd, to tak jak wspomniałem, magazyn jednofazowy ma jeden inwerter, mieści się w tej mniejszej szafie, poniżej są zamontowane akumulatory, więc jest to schludne, kompletne i zajmuje niewiele miejsca. Natomiast trójfazowy jest wyższy przede wszystkim. Przede wszystkim wyższy, natomiast budowa jako taka jest bardzo zbliżona. Moc magazynu. Jak już wcześniej wspomniałem, żeby dobrać odpowiednią moc magazynu, musimy wiedzieć. Ile tej mocy tak naprawdę potrzebujemy? Wobec czego, żeby zweryfikować zapotrzebowanie na moc magazynu energii, musimy sprawdzić jaką mocą dysponują nasze odbiorniki oraz instalacja fotowoltaiczna czy też turbina wiatrowa. oraz je sumować. Z reguły można powiedzieć, że to będzie moc mniejsza niż moc przyłączeniowa. Tak jak wspomniałem wcześniej, możemy pominąć pewne odbiorniki w domu, takie jak sauna czy basen, a może po prostu trójfazowa grzałka elektryczna która z nadwyżek instalacji fotowoltaicznych ma nam produkować energię cieplną w zbiorniku CWU, ale w wypadku wyłączenia zasilania chcemy ją jakby wyłączyć. Najczęstszy wariant magazynu trójfazowego, kupowany przez naszych klientów, ma moc 12 kW. Pojemność. Drugi niezwykle ważny parametr magazynu energii, który też ma realny wpływ na koszt. Wobec czego? Przeważnie klienci dzwoniąc do nas, Dają, na jak długo nam im wystarczy magazyn energii. No więc wszystko zależy od tego, ile energii elektrycznej Państwo konsumujecie i jakiej pojemności jest magazyn. Najprostszym sposobem obliczenia tego jest wyściągnięcie z faktury albo z strony internetowej naszego dystrybutora energii elektrycznej wartości, którą nazwiemy rocznym zużyciem energii elektrycznej. Jeżeli podzielimy tą wartość przez 365, wyjdzie nam średnioroczne dobowe zużycie energii elektrycznej. To jest parametr, od którego, od którego możemy się zacząć odnosić. Wobec czego, jeżeli wyjdzie nam, że zużywamy dobowo, średnio 20 kWh, a chcemy mieć zasilanie awaryjne na dobę, to potrzebujemy magazynu energii o pojemności 20 kWh. Natomiast chciałbym tutaj jeszcze taką rzecz powiedzieć, że jest to średnie zużycie dobowe. Jeżeli mają państwo na przykład zainstalowaną pompę ciepła, to zużycie energii elektrycznej zimą będzie zgoła odmienne od zużycia energii elektrycznej latem. Moja propozycja jest taka, że jeżeli planują państwo zakup magazynu energii, a chcą to zrobić państwo bardzo dokładnie, należałoby zainstalować podlicznik przy pompie ciepła i po prostu sprawdzać regularnie jego zużycie. Wtedy będziemy mieli czarno na białym, ile pompa ciepła konsumuje w trakcie danego miesiąca średnio na przykład. Tak jak wspomniałem już wcześniej, długość czasu trwania zasilania awaryjnego. Jeżeli to jest 24 godziny, czyli doba, no to mamy sytuację jasną. Jeżeli 12 godzin, no to dzielimy na pół. Kolejnym czynnikiem, który warto wziąć pod uwagę przy doborze pojemności magazynu energii, jest to, że magazyn energii w słoneczne dni jest doładowywany przez instalacje fotowoltaiczne. Wobec czego. Może on starczyć zamiast na kilkanaście, kilkadziesiąt godzin, na kilka dni. Jeżeli chodzi o minimum pojemności magazynu energii, to absolutnym, jeszcze raz powtarzam, minimum jest pojemność nie mniejsza niż moc magazynu. Optimum jest to pojemność dwa razy większa niż moc magazynu. Ale proszę pamiętać o tym, że decydując się na magazyn energii teraz, nie znaczy, że nie można go w przyszłości przebudować. Jeżeli na przykład zdecydują się Państwo na magazyn jednofazowy, załóżmy z inwerterem 3 kV, amperowym, czyli o mocy 2,4 kW oraz o akumulatorach o łącznej pojemności 6,74 kWh, czyli dwie sztuki akumulatorów, możemy to w przyszłości bez wyrzucania tamtych komponentów, tylko dokładając kolejne, rozbudować do magazynu trójfazowego o mocy 7,2 kW. I pojemności 10,11 kWh. Oczywiście to są moce przykładowe, jeżeli chodzi o możliwość pojemności, którą jesteśmy w stanie zgromadzić, to jest to 256 kWh. Wobec czego tak naprawdę większość gospodarstw domowych nie ma takiej potrzeby, żeby mieć tego typu pojemności. Jeżeli chodzi o moc, to jest to też rzecz y, zależna od wybranego wcześniej inwertera. Ponadto potem można w razie czego, inwertery duplikować, to znaczy, żeby zamiast trzech inwerterów 3 kVA użyć 6. No dobrze, więc uzbrojeni w tę wiedzę myślę, że możemy się wybrać na wycieczkę do sklepu. Yy, więc sklep.nerp.pl, wchodzimy w zakładkę magazyny energii gotowe zestawy. I teraz każdy z Państwa musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy magazyn jednofazowy, czy magazyn trójfazowy. I o jakiej mocy? Załóżmy, że decydujemy się na magazyn ten najczęściej wybierany, czyli trójfazowy, czyli 3 razy 4 kW mocy. Wchodzimy w niego i mamy do wyboru. Victron Touch. Tu seguryję. tak, to jest ekran dotykowy, który nie ma dużego wpływu na koszt, co mogą w sumie. Sobie, co mogą Państwo zobaczyć w tej chwili. Tu się wiąże jeszcze jedna korzyść, e, mianowicie jesteśmy w stanie zainstalować tam NoTread. E, co za tym idzie w przyszłości, jeżeli będzie taka konieczność, albo, albo być może już teraz, jesteśmy w stanie zaimplementować daleko idącą logikę, e, która będzie miała na celu na przykład e, współpracę z jakimiś urządzeniami peryferyjnymi. Szafarak. Rozmiar. Tutaj niestety mamy jeden rozmiar: 42U 2-metrową. Możemy zawsze skonstruować większą szafę w zależności od Państwa potrzeb, natomiast nie mniejszą. I pojemność akumulatorów. Najczęściej wybierany wariant to jest pojemność 16,85 kWh, i w ten sposób mamy jasną i klarowną cenę. Czyli to jest 85 717 zł. z groszami. Jest to oczywiście cena z montażem. W tej chwili, uzbrojeni w wiedzę, jesteście Państwo w stanie skonfigurować swój podstawowy magazyn energii. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania dodatkowe lub coś jest niejasne, zapraszam do kontaktu albo na adres mailowy, albo na którykolwiek z numerów telefonów zawartych w prawym dolnym rogu. Tymczasem życzę miłego dnia i mam nadzieję do usłyszenia.